Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie, proszę na wezwu dnia 7 w Podkowie Leśnej. Zapraszam na dzisiejsze studium biblijne, drugie z serii Świątynia pod tytułem Ofiara. Dzisiaj ze mną na studium obecne są trzy osoby, moi przyjaciele, Andrzej, Jarek i Magda. Ponieważ będziemy studiować Słowo Boże zgodnie z dobrym obyczajem, będziemy wpierw chcieli się pomodlić, aby przywołać tego, który jest naszą główną inspiracją. Nasz łaskawy, miłosierny Panie Boże, Ty, który mieszkasz na wysokim niebie, to przychodzimy przed święty tron, prosić Cię i błagać o Twojego Ducha Świętego, o Twoje prowadzenie w trakcie tego studium. Zapraszamy Cię, Panie, przeradzaj się serca do serca i natchnij nas swoimi myślami. Prosimy Cię o to poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Świątynia. Świątynia, jak wiecie, temat bardzo istotny. Temat, który przewija się przez wiele części Pisma Świętego, także między innymi jedna z głównych treści listu do Hebrajczyków. A dzisiaj to, co w tej świątyni zawsze jest też istotne, a mianowicie ofiara. Czy mogła istnieć świątynia bez ofiary? No oczywiście nie, bo ofiara jest wpisana, można by rzec, jeszcze chyba bardziej w Ewangelię niż sama świątynia. Tak? Od początku do końca Pismo Święte mówi w końcu o tym, że zjawi się ktoś, kto odda swoje życie za ludzkość, po czym w pewnym momencie opisuje to objawienie i to, co się stało na krzyżu. No, a dzisiaj jakby w tej części nowotestamentalnej od dziejów apostolskich aż do objawienia mamy opis tego, że czeka nas ponowne spotkanie z Chrystusem w mocy tej ofiary, która już się dokonała. Ofiara miła Bogu. No, ta ofiara przed grzechem, możemy się domyślać, polegała przede wszystkim na posłuszeństwie. Ale kiedy pojawił się grzech, pojawiła się też krew. A więc znaczenie słowa ofiara, danie czegoś Bogu, przeprowadzenie czegoś do Pana Boga, oddanie to dobrowolne, nabrała nieco innego znaczenia. Przejdźmy zatem do samych tekstów z Biblii i przeczytamy sobie na wstępie na temat pierwszej ofiary, jaka została złożona, tej ofiary właśnie krwawej. Na temat pierwszej ofiary, a będzie to zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, i to jest trzeci rozdział, ale przeczytamy tylko jeden wiersz, bo tam jest właściwie długi opis, natomiast w 21 wierszu jest jakby sama treść. To, co najważniejsze. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Tak jest. Ten fragment opisuje nam sytuację, kiedy przynajmniej z opisów biblijnych jest to pierwsza sytuacja, kiedy ktoś lub coś umarło. Tak. Kiedy doszło do przelania krwi. I ciekawe jest bardzo to, co Ale Pan nie Bóg... jest tu powiedziane o ofierze. Mhm. Co Pan Bóg zrobił, zanim się pojawiła ta ofiara? Czy to jest zła, czy też to jest dobra zapowiedź? Mam takie pytanie, bo wiadomo, że Adam i Ewa zgrzeszyli. Zbuntowali się. Pan Bóg zjawił się po to, żeby w jakiś sposób pomóc im, tak? Powiedzcie mi, zanim dojdziemy do tego, co sobie czytaliśmy, czyli do tej ofiary, w jaki sposób Pan Bóg traktuje Adama i Ewę? Co robi, tak? I w jakim momencie objawia się ten element ofiary? No, robi to, czego my zazwyczaj nie robimy. Mhm. Czyli słucha. Tak. Pierwsza reakcja moja, kiedy ktoś coś zrobi źle, to jest krzyk. Ale Pan Bóg pyta się.
On się pyta, gdzie jesteś. Czyli daje czas na to, żeby przestać się ukrywać. Tak, czyli czy czytamy, że w jakiś sposób pyta albo szuka, tak? Jakby próbuje znaleźć człowieka, chociaż jako Bóg, no to jest troszeczkę paradoksalne, prawda? Bo przecież jako Bóg wie, gdzie jest Adam, wie, gdzie jest Ewa. Ale to jest tak, jakby wychodził naprzeciw człowiekowi, prawda? Szuka, żeby człowiek mógł sam zrobić gest w stronę Pana Boga. No, ale potem mamy kolejne rzeczy. Co jeszcze robi Pan? Ale bardzo ważne jest, przepraszam, żebyśmy to wyartykułowali, że Pan Bóg, bez względu na to, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, jaki grzech mamy na sumieniu, to musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg jest nami zainteresowany. I to tak zainteresowany, że ten przykład nam tak wyraźnie pokazuje, że Bóg przychodzi, najpierw ich szuka, mimo że doskonale wie, co zrobili. Druga sprawa, rozmawia z nimi. Mało dość tego, daje im obietnicę, tak. A później oni mogą zobaczyć, jak ta krew się przelewa, co się zdarzyło, nigdy wcześniej tego nie było. I kolejna sprawa nieprawdopodobna, ubiera ich. Tak. To jest po prostu, wiecie, to jest tak jak uzewnętrznia to nam taki obraz trochę matki, która dla dziecka, dla tego niemowlęcia wszystko jest gotowa uczynić. I tak samo Pan Bóg nas bierze w swoje ręce, no niemalże tuli, pielęgnuje, chce zadbać o każdy epizod w życiu. Ja muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, kiedy całkiem niedawno doświadczyłam tej spadku Adama, jakie ma moje dziecko. Moja mała córeczka ma niecałe 2 latka. Nie? I był taki czas, że ja jej nie pozwalałam otwierać szuflad. No i no przecież to niewinne dziecko, takie malutkie, jeszcze nie mówi, nie? No i było moje zdziwienie, kiedy powiedziałam nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj, tak? I któregoś razu wyszłam na chwilę, zaglądam, patrzę, moje dziecko otwiera, spogląda na mnie, widzi, że ja zobaczyłam, że robi to, co nie powinno. I co robi? No i w nogi. W nogi. I tak w sumie to jest takie niesamowite, bo my mamy to we krwi, tak? Jak Adam. Tak jak Adam. To takie, tak postępujemy tak samo. Uciekamy. Zrobimy coś złego i w nogi, tak? I co się zbiera w sercu rodzica? No, w tym momencie ja się śmiałam, ale kiedy moje dziecko powtarza to po raz piąty, to szczerze mówiąc, ja już w ogóle nie mam ochoty do śmiechu. I dla mnie to jest niesamowite, że Bóg szuka, wychodzi naprzeciw i nie krzyczy. No, ja wiem, że Bóg nie krzyczy z założenia, ale to jest właśnie to, co pozwala wrócić. Tak? Ja zauważam, że kiedy ja nie krzyczę, to moje dziecko przychodzi samo. No. A jedno. Tutaj Bóg zaopatruje nas we wszystko, co jest nam potrzebne, by móc wrócić do Niego. Także to jest niesamowite. A co z tymi konsekwencjami, słuchajcie? No dlatego, że przecież jak czytam ten fragment, no to przecież tam nie ma tylko dobrych rzeczy. No my mówimy o tych dobrych. Tam jest ta obietnica, prawda, czytamy tutaj w 15 wierszu, że jednak człowiek nie będzie w całości zaprzedany temu złu, bo będzie jakaś niezgoda. Będzie ktoś, kto się będzie opierał temu złu i będzie szukał Boga, prawda? Więc to jest obietnica. Ale też są konsekwencje, prawda? Czyli czy Pan Bóg jest uczciwy w tym, że tak właśnie postępuje? Szuka, potem mówi, że będą konsekwencje, tak? Prawda? Mówi, że poniesie takie, a nie inne konsekwencje. Ale obiecuje i na końcu jakby wskazując, no właśnie, dlaczego się w tym miejscu pojawia ta ofiara? Po tych wszystkich elementach, po tych konsekwencjach, które zostały przedstawione, po tej obietnicy, dlaczego w tym miejscu Pan Bóg w końcu przecież musi pierwszy raz w historii zabić niewinne zwierzę? Co to zwierzę zawiniło? No nic. Dlaczego Pan Bóg w tym miejscu to robi? Jak sądzicie? To jest pierwszy raz, kiedy zwierzę umarło za człowieka. Pan Bóg ustanawia niezwykłą rzecz we wszechświecie. Bo szatan jak zaplanował zamach na niebo, bo zwiódł przecież 1/3 aniołów,
istot doskonałych, a 1/3 zwątpiła i nie wiedziała, po której stronie się opowiedzieć, to to jest konflikt gwiezdnych wojen, można powiedzieć, tak? Ale my widzimy tutaj, jak Pan Bóg ratuje człowieka, jaki plan zaplanował, i on nie przewidział tego, że w ogóle ktoś taki może coś takiego zaplanować, żeby móc zostawić tron i ratować człowieka na ziemi. I on, jak nawet wiemy, jak się Jezus urodził, to już chciał się targnąć na niego. Gdzie, jakie elementy tylko się pojawiały, to widzimy w Słowie Bożym, jak tylko łaska i dobroć Boża i opatrzność Boża chroniła tych ludzi, którzy byli jakby mentorami, czyli tymi nośnikami tego, tej linii życiorysu Chrystusa. A więc to jest ewenement na skalę nie tylko całego świata tutaj naszego, którego my znamy, ale wszechświatów. I to, co Pan Bóg zaplanował, dla jaką ofiarę złożyć za grzech. Ciekawe jest to, że Pan Bóg, dokonując tej pierwszej krwawej ofiary, bo tak to trzeba chyba postrzegać, robi dwie rzeczy jednocześnie. Z jednej strony pokazuje w tej już trudnej sytuacji, zapowiedzianej trudnej sytuacji dla Adama i Ewy, że nie będziecie tutaj sami, i zakrywa ich nagość, którą oni w tej chwili odczuwają. Wiedzą już dokładnie, co się stało. Nie się wstydzą. Wstydzą się tego, co zrobili. Pan Bóg ich zakrywa. Ale zarazem pokazuje im też pewien mechanizm. Tak? Jaki to jest mechanizm? Taki, że za czyny, które człowiek wykonuje, ktoś musi ponieść konsekwencje. I Pan Bóg w swojej łasce mu mówi, jakby pokazując im, ucząc ich, tak? Zobaczcie, w tej sytuacji, która się stała, ktoś musi niestety przelać krew. Tak? I to niewinne zwierzę jako pierwsze staje się tym symbolicznym okryciem. To jest tak, jakby Pan Bóg uczył, od początku uczył. Bo jak mówimy o ofiarach, to ta nauka jest niezwykle, wydaje mi się, istotna. No ciekawe, że to mówisz, bo ja tak zawsze myślałam, że było zapowiedziane, że Adam i Ewa umrą, jak zgrzeszą. I zawsze myślałam, że nie umarli. Właściwie ludzie tak często mówią. Nie umarli, nie? Adam i Ewa, jest napisane, że żyli 900 coś lat. Tak? Ale jak na to spojrzymy, to te słowa, zapłatą za grzech jest śmierć, oni od razu zobaczyli. Kiedy zobaczyli, że umarło zwierzę, nie? Ja sobie nie wyobrażam tego. Znaczy, ja nie mogę znieść, ja bym nie zabiła zwierzęcia. Ale jeszcze owce. Trzeba pamiętać, nie wiem, czy kiedyś żeście patrzyli owcy w oczy. To oczywiście nie jest tak łatwe, bo ona ma tak lekko po bokach, ale jak patrzy tymi oczyma, a szczególnie takie zwierzę, które się pielęgnuje. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego, jak człowiek emocjonalnie się zwiąże ze zwierzęciem i ty jego idziesz i zarzynasz. I wiesz, dlaczego go zarzynasz, bo zgrzeszyłeś. Ale tutaj już wiesz, że oni też byli inni. Oni nie byli tacy jak my teraz, bo dla nas to jest trudne, nie? Dla Adama i Ewy to myślę, że było poza zasięgiem możliwości. Bo przecież oni żyli w doskonałym świecie, tak? Tak. Mówimy o czymś, czego nie znamy i trudno nam o tym mówić, ale wiemy, że to jest lepsze niż to, co mamy w tej chwili, tak? Trudno nam się do tego istotnie odnieść. No ale popatrzmy na może kolejną ważną, wydaje mi się, też część naszego dzisiejszego studium, a mianowicie kwestia już samych ofiar, słuchajcie. Biblia podaje nam w Księdze II Mojżeszowej, w III Mojżeszowej, czy też w Księdze Wyjścia Kapłańskiej, że tych typów ofiar było kilka, tak? Powiedzcie mi, skąd taka szczegółowość? Tam było dokładnie 5 typów, one były dokładnie, prawda, czy z pokarmów, czy były to na przykład ofiary całopalne, czy przebłagalne za grzechy, pokutne. Skąd taka precyzja u Pana Boga? Dlaczego mieliśmy te wszystkie typy tych ofiar, które mieliśmy przynieść Panu Bogu i złożyć? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że nam powiesz. Bo się zawsze zastanawiałam, dlaczego aż tyle różnych typów. Pierwsze 3 mają zadanie przypomnieć nam, jako ludziom, że zależymy tylko i wyłącznie od Pana Boga. Tutaj kolejne 2 typy, które wspomniałeś, mają zadanie
uzmysłowić nam, czym jest naprawdę grzech. Grzech, tak. Także to jest głównym celem Pana Boga, by pokazać nam, jaką drogę musimy pokonać, by powrócić do Niego. Ciekawe jest bardzo to, że część z tych ofiar było dobrowolnych, część z nich było obowiązkowych. Tak? To tak jakby Pan Bóg mówił, że pewne rzeczy... To jest jak w szkole, wiecie, że są pewne zajęcia, na które trzeba pójść. Ale są też zajęcia, które się wybiera fakultatywnie. Tak, tak jakby Pan Bóg pokazywał, to musisz zrobić, bo to jest konieczne dla ciebie. Czyli wszyscy ludzie muszą się tego nauczyć. Ale w tej rzeczy dużo zależy od ciebie. Czy dorosłeś do tego jako człowiek, tak? Czy dojrzałeś, żeby zrobić taki krok, żeby przyjść i zrobić to? I rzeczywiście, tak jak Jarek wspomniał, wydaje się, że część z tych ofiar jakby pokazuje nam ten taki bardziej ogólny aspekt. Natomiast te obowiązkowe ofiary rzeczywiście mówią o grzechu. Jakby nas Pan Bóg chciał bardzo precyzyjnie czegoś uczyć. No ale odpowiedzcie mi na jeszcze jedną rzecz, bo jedna rzecz mi nie daje spokoju. Przeczytajmy sobie może pewien fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej. I to jest czwarty rozdział i tam 27 i 31 wiersz. 27 i 31? Od 27 do 31 dokładnie. Okej. Okay. A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił. Położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś jej krwi wyleje u podstawy ołtarza. Wszystek zaś jej tłuszcz usunie, tak jak się usuwa tłuszcz z ofiary pojednania i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla Pana. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczona. Słuchajcie, spotkałem się z takim zdaniem, że te czynności tak dokładnie opisane są nie do przyjęcia, bo jak można niewinne zwierzę składać w ofierze, zabijać zwierzę bezbronne? Czy ten tekst waszym zdaniem w jakiś sposób tłumaczy to? Pozwala zrozumieć, dlaczego Pan Bóg dopuścił do tego, żeby te zwierzęta były przecież składane. A przecież tutaj mówimy o tysiącach ludzi, którzy prawda, tego typu przewinienia popełniali, więc oni te zwierzęta rzeczywiście zabijali, prawda? Rytualnie zabijali dosyć często. Był to taki spory proceder. Powiedzcie mi, w jaki sposób moglibyśmy obronić Pana Boga? Jak sądzicie? Czy ten tekst to tłumaczy? Ja bym tu widział jedno takie wytłumaczenie, które moim zdaniem jest tak, że jeśli tyle widzimy grzechu, którego się rozlewa, tak naprawdę Adam i Ewa zrozumieli i pokutowali i nie wiemy, ile tych ofiar składali, ale wiemy, że zrozumieli swój olbrzymi błąd i oni najbardziej pragnęli zmiany i tej nadziei. Tak. I w zasadzie, jak się rodziły im dzieci, to byli przekonani, że jedno albo drugie to już jest Mesjasz. Tak. W momencie, gdy to się nie dzieje, oni się nawet mordują, oni przeżywają to tak jako rodzice i nie wiedzą, co się będzie działo, ile to będzie trwało i tak dalej. Natomiast przeciwnik, szatan, zarzuca Bogu, że on jest, narzuca swoje rządy i wiele kwestii zarzuca szatan. I kolejni ludzie, którzy się rodzili przez tyle lat, pokazuje, jakby każdy ten życiorys pokazuje, co szatan i jakie spustoszenie czyni zło, i ono nigdy więcej nie będzie już miało miejsce we wszechświecie.
Jest to długa droga. Jest to długa droga. Nam, dla nas żyjących, dobrze, że Pan Bóg nasze dni skrócił. Mhm. Że nie żyjemy po 900 tysiąc lat, bo wyobraźcie sobie, że jeśli ktoś jest życzliwy i dobry, to życzylibyśmy mu, żeby żył i tam 1000 lat na ziemi. Ale wyobraźcie sobie, jak ktoś jest zgryźliwy, albo złośliwy, albo uszczypliwy. No nie, ja już mówię tylko takie delikatne 500 rzeczy. 500 lat to już jest. Ale jak żyje, to już tym, później potrafi być tak to uciążliwy taki człowiek, że dobrze, że czasami niektóre, no śmierć jest wybawieniem dla rodziny, bo sąsiad to się może wyprowadzić, ale mówię o takich kwestiach. A więc tutaj możemy pokazać, że szatan pokazuje swoje dzieło na naszym życiu, do czego nas skłania i do czego nas prowadzi. I wszechświat to ocenia. Mm-hmm. A jak ludzkość w takim razie? Bo cały czas też szukamy tego usprawiedliwienia, prawda? Tutaj jest ciekawy fragment, który mówi o tym, że położy swoje ręce na głowie tego biednego zwierzęcia. Wyzna swoje przewinienia, tak? To jest takie przeniesienie winy. Jak może pozwolisz, to ja powiem ci, tak, miałam kiedyś takie rozważania, bo miałam takich przyjaciół, oni byli ze wschodu i oni, że tak powiem, no, mieliśmy dużo takich przyjaznych rozmów, w których dzieliliśmy się tym, co myślimy, jak postrzegamy świat i oni czytali Koran, ale czytali też Biblię, no i tak i się zastanawiałam, czym tak naprawdę różni się chrześcijaństwo od wszystkich innych systemów, tak? Czym się różni? Bo oni też mi takie pytania zadawali i stwierdziłam, że to chodzi o to, że ktoś zapłacił za moje grzechy. Tak? Bo jeśli mamy na przykład różne systemy pogańskie, tak? To tam były składane ofiary, dlatego że jakiś tam na przykład Tiwach, czy ktoś tam był bogiem wojny mściwym i trzeba było go ułagodzić, tak? I po to były składane te ofiary. Natomiast system ofiarniczy w Biblii miał na celu wskazanie na przyszłość, tak? I pokazanie, że po pierwsze jest grzech i on nie pójdzie sobie gdzieś przez moje pobożne życzenia, tak? A po drugie, że ktoś za niego zapłaci. Także jest Zbawiciel. I tak stwierdziłam, że jest Zbawiciel, który zapłacił za moje grzechy swoim życiem. To jest to, co różni chrześcijaństwo od wszystkich innych, tak? Systemów religijnych. Że to nie człowiek jakby płaci sam. Nie on przychodzi do, prawda, żeby coś zaoferować, żeby przyciągnąć do siebie Boga, kupić sobie u niego jego życzliwość, tak? Tylko to jest tak, że człowiek się uczy czegoś, tak? Jeśli można, to jeszcze coś powiem. Dla mnie to jest też niesamowity fenomen i to jest fenomen pewnie dla wielu innych ludzi, którzy stykają się z chrześcijaństwem i z ofiarą Chrystusa szczególnie. To trzeba powiedzieć, że inni bogowie, no ich nie ma, my wierzymy w to, bo ich nie ma, bo nie objawiają się, nie działają, ale inni bogowie oczekują od ludzi ofiar. I już rzadko jest rzeczywiście w ówczesnym świecie, że się składa ofiary z ludzi dla bogów. Tak. Ale wiecie, na przykład byłem w Indiach, to widziałem i słyszałem o ofiarach, które składali z dzieci, rodzice dla różnych tych bogów. Powiem, i to nie tylko w tej szerokości geograficznej, ale w wielu innych miejscach na Ziemi jeszcze się tak dzieje. A to jest legalne? Nie, to jest nielegalne już, ale było legalne. Natomiast robi się te rytuały, przebłagając jakby Boga za pewne swoje grzechy, to oni oddają swoje dzieci na ofiary. Mało dość tego, budują most. To rytuałem jest, że jak wybudują most, to spośród swojej tej załogi, która buduje ten most, jeden z tych ludzi wiesza się na tym moście, spośród tych pracowników. I co się dzieje? Ten most ma być mocniejszy, trwalszy, a jeśli nie decyduje się nikt na ochotnika, to oni typują, kto ma się powiesić. I to jest wszystko na rzecz bogów. Natomiast my tu widzimy coś fantastycznego, że nie
Pan Bóg oczekuje, bo wiecie, no, król czy inne jakieś takie egocentryczne osoby pragną, żeby Jemu służono, tak? I Jemu coś tam się należy. A tu widzimy, że Pan Bóg Wszechświata sam zaplanował ratowanie człowieka. To jest coś, co jest nie, to się nie mieści w głowie. Ale tak jest. I to uczynił Pan Bóg. I to jest fenomen, którym powinniśmy się zachłysnąć, zauroczyć. O. Ciekawe jest bardzo to, że Pismo Święte, Stary Testament pokazuje bardzo wyraźnie, że Panu Bogu te ofiary absolutnie nie były potrzebne. Tak? Że Pan Bóg ich nie potrzebował, że ta krew tych zwierząt, ona nie była potrzebna Panu Bogu do tego, żeby swój plan zbawienia przeprowadzić. Ta krew była potrzebna człowiekowi, niestety. Też w kontekście tego, co powiedziałeś, Andrzeju, że ludzie od początku zaczęli po prostu zmierzać, pikować w dół. Jeżeli chodzi o moralność, prawda, morderstwo w pierwszym niemalże pokoleniu, prawda, i potem tylko gorzej i gorzej i gorzej. My jesteśmy nauczeni myśleć, że jako ludzie mamy, wiecie, podejście bardzo humanistyczne do tego, że jesteśmy szlachetni, dobrze, ale że rzeczywistość jest taka, że człowiek często, że tak powiem, okazja z niego czyni, wiecie, no powiedzmy złodzieja albo kogoś innego. No niestety taka jest rzeczywistość. I to uczenie tego narodu z twardym karkiem wymagało tego, żeby ci ludzie sami doświadczyli na sobie, jak to jest, kiedy za własne winy to własne wyhodowane zwierzę, dopieszczone, mały baranek, niewinne, ufające, tak? Trzeba na niego ten grzech wyznać, trzeba je zabić. I zapowiedź tego, ile grzech kosztuje i wskazanie na Chrystusa, prawda? No ale a propos jeszcze tego, o czym tutaj wspomnieliście. Czytamy w innym fragmencie Pisma Świętego przecież, to jest też w pierwszej księdze Mojżeszowej, tam 22 rozdział i wiersze 1 i 2, a potem 9 po 13, że Pan Bóg w pewnym momencie jednemu z mężów Starego Testamentu dosłownie nakazał złożyć w ofierze swojego pierworodnego. No to w końcu jak? To w końcu jak to jest? Może przeczytajmy te fragmenty. 1 po 2, a potem 9 po 13. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się na górę Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Może od 9 po 13. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego, Izaaka, i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: otom ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham i wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Tak. To jest bardzo trudna historia. Ale zobaczcie, jak Pan Bóg pokazuje wyraźnie pewną symbolikę. Kiedy mówi o tym, że wpierw nakazuje Abrahamowi zabrać tego swojego obiecanego, tak, danego syna i zrobić z nim to, czego jemu nie wolno było robić. Właściwie miał od tego uciec dosłownie spośród narodów, w których kiedyś mieszkał, gdzie, tak jak też mówiłeś, Andrzeju, gdzie się składało po prostu swoje dzieci w ofierze. Abraham nic nie może zrozumieć, a jednak posłusznie wykonuje tą wolę. I na końcu, kiedy widać ten taki moment, że podnosi rękę do góry i widać, że w duchu decyduje, że zrobił to. Tak?
Zobaczcie, wtedy się odzywa anioł i mówi, nie czyń tego swojemu synowi. Ja, jeśli można, to, bo ta historia jest, zawsze mnie porusza, ilekroć ją czytam. Mimo, że już ją czytałem wiele razy, ale powiem tak, że tutaj widzimy kilka takich elementów, które są bardzo kluczowe. Po pierwsze, widzimy to, że w obcych religiach, którymi składa się w ofierze innym bogom dzieci, o których żeśmy już też troszeczkę mówili, Pan Bóg, wiemy, że takimi ofiarami się brzydzi i Mojżesz, znaczy i Abraham też o tym wie. I musiał być przekonany o tym, że to Bóg do niego mówi. To jest bardzo ważny element, ten tutaj, żebyśmy wiedzieli, że miał ścisłą relację z Bogiem. On umiał rozpoznać głos Boży tak, na 100%. Ale on wiedział, że to Bóg do niego mówi. Mało dość tego. Chwyta się tego słowa, czyni tak. Jakie to musi być trudne. Jego syn jest dorosły, może się sprzeciwstawić, a mimo to oddaje się w tej wierze i składzie się jako ofiara, bo przecież mógł się sprzeciwstawić, był na tyle silny, że mógł się sprzeciwstawić, ale podziela, czego życzyłbym każdemu rodzicowi, żeby mógł jego syn podzielać religię i wiarę, tak jak to zrobił Izaak. Kładzie się i on i ten akt się odbywa. Natomiast Abraham wierzył w to, że ten jego syn jest symbolem, jakby ofiarą, tak jak wcześniej były składane zwierzęta, że on ma być teraz tą ofiarą na Chrystusa. Ale wierzył też w to, że Pan Bóg jest gotowy i on wzbudzi Izaaka mu z martwych. Ale wiedział, że do niego mówi i żąda od niego takiej ofiary, to on to czyni. I tak. Tutaj zaufanie Abrahama przerasta wszelki rozum. Tak, zdecydowanie. To prawda. Tutaj Abraham chyba przeżył największe doświadczenie w swoim życiu. I poprzez to doświadczenie najbardziej poznał Boga. Właśnie. Bardzo, to jest bardzo mądre to co mówisz, dlatego że istotnie wydaje się, że Abraham chyba najbardziej z nas wszystkich doświadczył, co to znaczy ofiarować swojego syna, tak jak Bóg Ojciec ofiarował w przyszłości swojego syna Jezusa Chrystusa, doświadczył tego dosłownie na sobie, tylko że Pan Bóg nie dopuścił, aby ten syn zginął. W ostatniej chwili powstrzymał i powiedział, widzisz, jest ktoś inny. Jest ten słynny baranek, o którym tak dużo mówi Nowy Testament, że wtedy się zjawia. Są te słowa, na górze Pana jest zaopatrzenie. I zawsze się zastanawiałam, dlaczego takie dziwne słowa? Bo to są takie, te słowa w tym tekście to brzmią, jakby to było takie, jak to się potem mówi, takie powiedzenie, nie? I potem jest tam też napisane, że dlatego mówi się, tak? Tak. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Zastanawiałam się, o co chodzi z tym zaopatrzeniem. I to teraz dopiero przy tym temacie zrozumiałam, że to jest coś więcej. To nie chodzi o to, że Bóg zaopatruje nas w to, co potrzebujemy. No też, ale to jest to głębsze zaopatrzenie, że Abraham zobaczył, że Bóg dał mu zaopatrzenie w kwestii zbawienia. Widzicie to? Zdał mu, że on miał zabić syna, tak podjął tę decyzję i Bóg go powstrzymuje i mówi, patrz tam. Tak? I tam jest ten baranek i Abraham widzi, że ktoś umarł. Tak. Ktoś umiera za jego syna. On to widzi fizycznie. On to doświadczył dosłownie. Naprawdę. Tą wymanę, że ten jego syn, który symbolizuje ludzkość, prawda, złożony na ofierze, w ostatniej chwili jest uratowany. I nie umiera, powinien umrzeć, a nie umiera. A baranek, który jest niewinny, który się zaplątał, wchodzi w jego miejsce. To jest taka, słuchajcie, wspaniała lekcja. Wiecie, to co nikt nie może powiedzieć, że to były rzeczy przyjemne, te ofiary. Jeszcze jedną kwestię musimy powiedzieć, że Abraham zrobił to w ukryciu przed swoją żoną, bo wiedział, że mu stanie w drodze. I miał trzy dni drogi. To gdzieś tak
od 70 do 100 kilometrów mógł mieć odległość, zależy jak szybko przemierzali tą drogę, ale mniej więcej tak trzeba by przyjąć. To jest, też pokazuje, że nie chciał jakby konsultować tego z żoną, bo miał doświadczenia złe wcześniej. Mhm. A więc tu widzimy, że trzymał się Boga kurczowo i wierzył, ufał w Jego Słowo. Bezwzględnie. Przejdźmy do kolejnej ważnej części. Mamy jeszcze też kwestię krwi. Może przeczytajmy jeden fragment. To jest Księga Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział. I tam wiersze 10 i 11. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Zobaczcie dwa ciekawe elementy. Z jednej strony Pan Bóg tłumaczy, że ta krew ma bardzo głębokie znaczenie, ale symboliczne, tak? Mówi, że jakby w tej krwi skupia się odkupienie człowieka. Ale z drugiej strony mówi, ale ta krew jest symbolem, tak? To nie jest po to, byście ją mieli spożywać, tak? Mówi, z jednej strony ona jest znakiem, symbolem, ale nie ma być czymś, co stanie się dniem powszednim waszego życia. Pamiętajcie, to jest symbol, tak? Ja jedną taką rzecz chciałbym powiedzieć, bo niektórzy mają z tym problem, czy krew można spożywać, czy nie. A ja chciałbym zauważyć jedną taką rzecz, że skoro Stwórca, który nas stworzył, wie, co jest dla nas dobre, ale jeśli nawet z tym mamy problem, żeby to zaakceptować, to spróbujmy sobie odpowiedzieć na proste, logiczne pytanie. Czy jeśli do płuc wpuścimy do tego obiegu, bo mamy trzy obiegi mniej więcej, tak? Mhm. Przynajmniej te, które takie są fizjologiczne, to do tego obiegu, gdy do płuc wpuścimy krew albo wpuścimy z innego obiegu pokarm, to czy przeżyjemy? Okruszek wpadnie do płuc i potrafimy się udusić. I gdy zrobimy odwrotnie, gdy wpuścimy powietrze do krwioobiegu, przeżyjemy? Serce pęka. I wiecie, no po cóż się bawić czymś, co Pan Bóg cudownie stworzył? My mamy te obiegi i my musimy dbać o to, żeby do tego układu pokarmowego nie wchodziło to z układu krwionośnego. Tak. I my to powinniśmy zaakceptować, bo to jest tak proste i oczywiste. Pan Bóg nas tak stworzył. To jest tak, jakby chcieć do samochodu, który jeździ na benzynę, wlać mu diesla albo mazutu, czy tam jeszcze innych paliw, jak węgiel na przykład. No nie pojedzie. Choćby nie wiem co, może mieć największą ilość koni, czy innych rodzajów napędów i tak dalej. No nie pójdzie. Ja myślę, że to ważne, żebyśmy pamiętali, że mamy trzy elementy, które utrzymują nas przy życiu i jeden z drugim się nie miesza. Tak. Ważne jest w każdym razie, żebyśmy wiedzieli, że ta krew w tym miejscu, jak nam ten tekst tłumaczy, ona jest symbolem. Znowu się ten sam element powtarza, że Pan Bóg dopuścił do tego, do tych ofiar po to, żeby tego człowieka, który się tak ciężko uczy, który nie chce pamiętać, żeby się człowiek uczył na swoim bolesnym doświadczeniu. Abraham doświadczył najtrudniejszej sytuacji, no ale inni składając zwierzęta widzieli tą krew, która się wlewała do misy. No i jakby na własne oczy widzieli, Pan Bóg mówił, nie bezcześćcie tego, tak? Już nie mówiąc o tym, że to jest niezdrowe, nie bezcześćcie tego jedząc to. To jest symbol, to nie jest dla was, to jest znak, że ktoś za was przelał krew. Przejdźmy może do ostatniej części, jeżeli możemy. Takiej też bardzo istotnej, no bo co z tą ofiarą dzisiaj, tak? Dzisiaj już nikt ofiar nie składa, przynajmniej w judeochrześcijaństwie już nie ma ofiar. Czego powinniśmy szukać? Słyszałam nawet, że są takie przepisy, że jak ktoś jest, pracuje jako ten, co tam zabija zwierzęta, nie? Mhm. To może tylko jakiś okres czasu, a potem nie może, bo
od tego człowiek tylko psychicznie nie może wytrzymać, mhm. tak? Więc są takie prawa. Teraz no nie wiem, kto z nas by zabił zwierzę w ofierze. Ja ale tylko, my jesteśmy mieszczuchami, nie wiem. Ja tylko powiem tak, do tego też się można przyzwyczaić na pewno, bo skoro to ludzie robią i ja byłem też kilka razy przy tym, jak moi rodzice, szczególnie widziałem i dosyć przeżywałem, jak zabijali zwierzęta, to jest naprawdę przykre i wstrząsające dla dzieci. Dobrze, że się unika tego, żeby dzieci to obserwowały, ale ja miałem tę okazję widzieć. Począwszy od koguta, któremu jak utniesz głowę, to bez głowy skacze po całym podwórku i to jest tak, krew się rozbryzguje i to jest takie przykre. A później poprzez zabijanie innych zwierząt, podrzynania gardła czy uderzania obuchem siekiery w między oczy. No i tego typu takie... I do tych rzeczy, do tych takich aktów no, można się przyzwyczaić. Ale ja chciałbym zwrócić tu uwagę może na coś innego. Otóż jedno z takich ważnych takich przykładów, abyśmy zapamiętali też i jakby on pokazuje nam ofiarę, jaką taki symbol pewnej ofiary, którą widzimy w ofierze Chrystusa. Otóż pewien pan, który znacie może tą historię, który był odpowiedzialny za podnoszenie mostu zwodzonego. Mhm. Przychodził tam jego syn. W zasadzie stracił żonę i był samym ojcem, który wychowywał swojego syna. Można by powiedzieć, że nieodpowiedzialny ojciec, bo dopuścił, że syn przyszedł do niego do zakładu pracy i podnosił z nim ten most zwodzony. I o tym moście zwodzonym ten jego syn wiedział wszystko. Ale tak się stało, że gdzieś coś tam wpadło i ten syn poszedł, żeby to wyjąć. Ale w tym samym czasie nadjeżdżał pociąg. I ten syn tam był. I ojciec miał do wyboru albo opuścić ten most i ratować tych ludzi, którzy jadą tam, setki ludzi w tym pociągu, albo i stracić syna, albo uratować syna i pogrzebać tysiące ludzi. Mhm. I wybrał tych ludzi obcych, jadących w tym pociągu. Mhm. Myślę, że ta ofiara jego pokazuje pewien obraz Chrystusa, ale jak szedł później zapłakany pośród tych ludzi, którzy wysiedli na tej pobliskiej stacji i krzyczał, że ofiarowałem swojego syna, ofiarowałem swojego syna, żebyście mogli żyć. Ci ludzie nie wiedzieli, o czym mówi. Ja mam wrażenie, że jak ludzie patrzą w Pismo Święte, to oni nie wiedzą, o czym jest mowa. A tu jest naprawdę, odbyło się coś niezwykłego we wszechświecie i Pan Bóg uczynił coś nieprawdopodobnego. Powiem więcej, tak już pewne rzeczy już kończąc, to może powiem jedną kwestię, że nawet aniołowie nie mogli uwierzyć w to, co Pan Bóg robi. I coś, co nieprawdopodobnego jest, nie mieściło im się w głowie, może no, w umysłach ich, co Pan Bóg chce zrobić. Zostawić wszechświat, zostawić niebo, zostawić tron, iść, zginąć na krzyżu, najpierw przeżyć ten okres na ziemi, takiej tułaczki, gdzie wiemy, że nawet nie miał gdzie głowy schronić, później ponieść śmierć, żeby móc ratować człowieka. To nawet aniołom, które są doskonałymi istotami, nie mieściło się to w głowie. To jest naprawdę olbrzymia rzecz, za którą powinniśmy dziękować Bogu. Tak. Chrystus złożył siebie w ofierze. Zwierzęta przestały być potrzebne, bo pojawił się jakby oryginał, wypełnienie tej obietnicy, tej zapowiedzi. Ludzie się uczyli, zobaczyli to na własne oczy. Dzisiaj patrzymy wstecz. I dzisiaj też pytanie, jak ta ofiara ma wyglądać. No bo nikt już nie składa zwierząt, ale no, Biblia też mówi, że coś w ofierze składać powinniśmy. Na koniec, może na koniec przeczytajmy sobie króciutko tylko trzy teksty, które nam rzucą na to światło. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy wiersz, jeżeli można. Akurat go otworzyłam, o nim myślałam. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą,
świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Powinniśmy składać ofiarę naszym życiem. Tak. Ciało, to jak żyjemy, co z tym ciałem robimy, jak postępujemy, to też jest ofiara, tak? I to jest ofiara miła Bogu, jeżeli jest z całego serca składana. Przeczytajmy drugi tekst. To jest list do Hebrajczyków, 13 rozdział i tam wiersz 15 i 16. Może ja przeczytam. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną tym razem. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. I nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Zobaczcie, jakie można składać Panu Bogu wciąż ofiary, tak? Inne niż w Starym Testamencie, ale nie mniej ważne. Czy one mają wpływ na nasze zbawienie? Czy to zmieni fakt, że Pan Bóg złożył w Chrystusie krew, zapłatę za nasze życie? No nie. Tak samo jak tamta krew nie była w stanie tego zbawienia kupić. Ale Pan Bóg mówi, to są ofiary miłe mi, bo w ten sposób pokazujecie, że chcecie być takimi jak ja. Chcecie się do mnie przybliżyć. Że chcecie coś z siebie dać, tak? Chcecie dać mnie i chcecie dać innemu człowiekowi. Wargi, które mówią dobre słowa. I trzeci tekst to jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział i piąty wiersz. Może ja przeczytam. To bardzo proszę. Pierwszy Piotra, 2:5. A wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tak. Kamienie żywe, dom duchowy, tak? Żywe kamienie, które symbolizują nas jakby żyjących w ciele Chrystusowym. To tak jakby ta nasza ofiara miała zbudować Boże Królestwo na tej ziemi przez tych, którzy ofiarują samych siebie Bogu. Którzy chcą budować wspólnotę służącą Chrystusowi i szykującą się na ponowne z Nim spotkanie. Tak wydaje się powinna wyglądać nasza ofiarność dzisiaj. Oczywiście jest to tylko wycinek, ale chwała Bogu za to, że my dzisiaj patrzymy wstecz na to, co Chrystus już dla nas uczynił. A nasza ofiara jest w pewnym sensie łagodniejsza, prawda? Bo my nie musimy zabijać zwierząt, chociaż zmuszanie samego siebie do jakby takiego Bożego postanowienia też nie zawsze jest łatwe. Wiecie, jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Ale Pan Bóg chce, byśmy w ten sposób uczyli się właśnie tego posłuszeństwa, tej dobrej ofiarności. Chcę wam bardzo podziękować za dzisiejsze studium. Będziemy się na końcu modlić, abyśmy podziękowali Panu Bogu za to, myślę, ciekawe i dobre studium. Bardzo proszę. Taką niesamowitą ofiarę, Panie, złożyłeś. Tak niesamowicie nas uratowałeś. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że możemy o tym czytać. I że Twoją wolą jest to, żebyśmy rozumieli, żeby nie było w nas gniewu i buntu, ale pełne zrozumienie tego, dlaczego i jak nas ratujesz. Panie, my nie umiemy złożyć takiej doskonałej ofiary, ale chcę Cię prosić, żebyś nam pomógł wypełnić ten tekst z listu do Rzymian. Byśmy złożyli ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, Tobie miłą, żeby to była nasza duchowa służba. Amen. 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 Bardzo wam dziękuję za udział. Dziękuję wszystkim widzom i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, kolejną część studium biblijnego, która się odbędzie za tydzień. Już dzisiaj zachęcam was, uruchomcie swoje komputery i obejrzyjcie, posłuchajcie. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.